Cześć, witajcie wszyscy niezwykle, niezwykle serdecznie. Z tej strony oczywiście Simon, a to jest pierwszy odcinek z FIFA Ultimate Team, oczywiście edycji FIFA 16. Cóż, cały czas pojawiają się tylko kariery. Pora właśnie do tego najważniejszego praktycznie trybu w całej grze, a więc właśnie do wspomnianego wcześniej Ultimate Team. No i co? Pewnie interesują Was losy właśnie moje, właśnie. Tak, wiem. Świetna budowa zdania. Interesują Was pewnie moje losy właśnie w trybie Ultimate Team oraz może jak sobie radzę właśnie z budowaniem składu. Otóż już Wam wyjaśniam, jak prezentuje się moja sytuacja, jeżeli chodzi o sezony. Obecnie przebywam w lidze numer 8, ale nie martwcie się, niedługo stąd wyjdę po prostu do ligi 7, może nawet w tym odcinku, kto wie. Oraz mój skład, mój główny skład, oczywiście Barclays Premier League. Od bramki Mignolet dalej Cedric, Cameron Evans, Hollebas, środkowy pomocnik defensywny McCarthy, skrzydła to Bolasie wypożyczone jeszcze przez 5 metrów. Mam go do dyspozycji na prawej Zaha. Na ofensywnym pomocniku Sessegnon, no i na ataku Zarate i Rondon. Rondon oczywiście też, jeszcze 3 mecze mi zostało nim. A ten zawodnik może nie jest jakiś świetny, ale też do tragicznych nie należy. Co do Zarate, jednak no powiem wam, że mogę wam go serdecznie, serdecznie polecić. 4 na 4 gwiazdki oraz 26 meczów, 22 gole i 5 asyst. Robi wrażenie całkiem. A co do właśnie moich innych składów, no to już Wam pokazuję. Otóż mój podstawowy skład, podstawowy ten pierwszy, który stworzyłem, jest to po prostu, są to po prostu Argentyńczycy. Całkiem solidny skład, taki właśnie do tego, żeby właśnie skład Premier League odpoczywał. No i kolejny skład się tutaj tworzy, a więc po prostu Liga Rosyjska. No, zakupione jest na razie tylko czterech zawodników. Wiem, szaleje, ale po prostu ten skład do jakichś tanich, ale także do jakichś drugich nie należy. Tak więc, może w przyszłym odcinku już ujrzymy właśnie taki oto skład. Dobrze, ja tymczasem idę szukać przeciwnika, no i słyszymy się już po jego wyszukaniu. No i okej, zobaczmy, jaki skład ma nasz przeciwnik. No, jest to Liga Serie A. Mandzukić na ataku, skrzydła dosyć szybkie, więc może pokusi się o jakieś wrzucanie. Środek pomocy całkiem solidny, no i ta obrona, kurczę, będzie ciężko, ale miejmy nadzieję, że nasza drużyna sobie poradzi. No i po prostu zapraszam Was już do oglądania spotkania. Przy Jeśli okazji, uda im się aha, dzisiaj szpaku, zdobyć muszę trzy go wyciszyć. punkty, Za chwilę to zapewnią zrobię. sobie. Teraz uderzenie z dystansu i Simon Mignolet na swoim miejscu. Maicon do Mandzukicia, Mandzukic po lukarnym wycofanie do Maicona. Maicon! Słupek ratuje tym razem nasz zespół. Uwaga, teraz Sessegnon wypuści tutaj Zaratę, Zaratę, Zaratę. I to teraz robi Argentyńczyk Zaratę w polu karnym, niepotrzebny chyba Ronaldo, czy Zaratę 1 do 0. Już w minucie 24. AC Pajace prowadzą 1 do 0 po świetnym zachowaniu Argentyńczyka w polu karnym. No i jak już wspominałem, 1 do 0 i obyśmy to zwycięstwo dowieźli do końca. Ojej, teraz błąd naszego obrońcy, no i Mandzukic szczęśliwie to wykorzystuje. Kto to taki błąd popełnił? Chyba Evans albo Cameron. No cóż, Mandzukic wyrównuje. Tak, dumnie prezentuje swój numer. No i tak, to Cameron popełnia fatalny błąd. No i w efekcie wyrównanie ze strony Chorwata. McCarthy rusza na skrzydle, wypuści Wilfrieda Zaha. Zaha ma dużo wolnego miejsca. Co teraz robi nasz skrzydłowy wycofanie do Zaratę? Zaratę, lewa noga, ale prosto bramkarza. Berardi prawie strzelił. Wow, 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 wow. Co to za wrzutka była, chłopie? Sessegnon sprytnie teraz do Zachy. Zacha. Zacha przebija się. Zacha do Zaraty. Zaraty, czemu zdejmujesz mi znowu piłkę, chłopie, z nogi? I teraz Zaratę. Zaratę do Sessegnona. Sessegnon! I teraz jeszcze raz Zaratę, Zaratę, Zaratę! Jeszcze raz i co? Ajajajajaj! Niewiele zabrakło. 51 minuta. No i mamy rzut rożny, ale to była. No po prostu nie ma co ukrywać. Kanonada ze strony naszej drużyny w polu karnym drużyny gości. Teraz Sessegnon. Może on jakoś sensownie dośrodkuje w pole karne. Jest tam Rondon! A i bramkarz wybija jeszcze. Wow, 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 Zacha, co to było? Ja się pytam. Z jakiego to jest miejsca? No, możemy pokusić się o strzał, a niech będzie Zaratę. Może on strzeli bramkę numer 2. Oby mnie nie zawiódł Argentyńczyk. Zaratę! No, trochę za bardzo w bok. No i w efekcie dalej 1 do 1. Eder lewym skrzydłem podąża, będzie dośrodkował w pole karne. Jest Mandzukic! No i wiedziałem! Już na
Już przed meczem wam opowiadałem, że to może się właśnie tak skończyć, rzutka w pole karne, no i właśnie rosły Chorwat, który świetnie gra główką, zdobywa bramkę w tej chwili na 2 do 1, no i znowu musimy gonić wynik, a nie wiem czemu on znowu pauzuje tą grę, a my po prostu musimy znowu gonić wynik. Rondon przebi się, Rondon! Jest wyrównanie! Już 2 minuty, właśnie po straconej bramce na 2 do 1, Rondon strzela bramkę wyrównującą, no i wszystko zaczyna się od nowa, no i obyśmy, nie, to Bolasie? Lol, to Bolasie strzelił bramkę, ja myślałem, że to Rondon, no cóż, kolory skóry ten sam, mogłem się pomylić, wybaczcie. Teraz Bolasie, to jest twoja akcja. Bolasie, oj, teraz się zapędził świetnie. Janik Bolasie, to jest faul. I to powinna być co najmniej żółta kartka dla właśnie zawodnika drużyny przeciwnej. I czy tak się również stanie? Tak jest, tak jak mówiłem, tak się stało. No i mamy w ostatniej akcji meczu rzut wolny. Tylko pytanie, jak to teraz wykorzystać? Może poszukamy jakieś dośrodkowanie, tylko może niekoniecznie Rondon. On się przyda bardziej w polu karnym. Oj, mam tutaj na wprost postawionego jakiegoś zawodnika naszej drużyny. Dośrodkowanie McCarthy z główki. Ale to się nie mogło tak skończyć, chociaż jeszcze walczymy. No nie, jeszcze Evans. Może on jakąś akcję tutaj stworzy. Jeszcze Holebas. Zagranie do Seseniona. Seseniona. No ale to podanie było fatalne. No i takim wynikiem się kończy to spotkanie. Remisujemy 2 do 2. Kolejny punkt opisujemy sobie do naszej tabeli. No i mogliśmy wygrać, nie ukrywam, jednak w tym momencie myślę, że zasłużony remis, bo tak samo grał na moim poziomie mój przeciwnik, to sami 1400 końców, bo byłam wykupiony oczywiście z katalogu, plus 1000, no niby my przeważaliśmy, chociaż nie było to aż takie widoczne. Jeżeli wygramy to następne spotkanie, mamy pewny awans do ligi numer 7, także sprawdźmy, czy nasz zespół jest full naładowany. No tylko Wilfred, on się nazywa chyba Wilfred, tak dobrze mówię? Tak, Wilfred Zaha potrzebuje kontraktu. Kondycja, no dobra, zaryzykuję, zagram na takiej. Daję kontrakt właśnie naszemu prawoskrzydłowemu i szukamy następnego przeciwnika. No i nasz kolejny przeciwnik, pokaż kotku co ma w środku. No i całkiem solidny zespół Barclays Premier League, połączony trochę z ligą francuską. I Barbo Mane, Martial, jest Son. Oj, to będzie ciężkie. Ciężkie? Tak, będzie ciężkie spotkanie, ale co tak jest. Moja świetna wymowa. Brawo, Simon. Co jest właśnie niemożliwe w tej FIFA? No właśnie nic. Ogólnie fajna nazwa drużyny przeciwnej, ale obyśmy wygrali i zapewnili sobie awans do Ligi 7. Także zaczynamy spotkanie i obyśmy właśnie zainkasowali komplet punktów. A to nie będzie łatwe, także trzymajcie kciuki. Seseniona z dystansu. Ależ bramka! Co właśnie zrobił Seseniona? Uderzenie niesamowite. No przepraszam cię, nasz pomocnik ofensywny, że nie wiem jak masz na imię, z jakiej narodowości jesteś, ale ta bramka wpisuje się do po prostu historii. Niesamowite uderzenie. Nasz Stefan, świetne uderzenie i masz podwyżkę właśnie od następnego odcinka, jeżeli tak nadal będziesz grał i takie bramki strzelał. A nie ukrywam, fajnie by było, żebyś właśnie takimi bramkami nas właśnie cieszył. No i graj dalej swoje. Rondon teraz ładnie dyrbuluje, ale wzięty w kleszcze, jednak Rondon gra dalej. Rondon ładne zejście do środka, Rondon wykończenie finezyjne, ale broni Kevin Trapp jeszcze, Zaha, może da się sfaulować Zaha, a może strzeli? Nie. Holebas. Kurwa. Uwaga, Martial, przy nim już dwójka obrońców, Martial wjeżdża w pole karne, Martial, oj, tak się nie może tak skończyć, świetnie, Cedric wyjaśnia sytuację. Zaha ładnie wkręcił, jakby w śródokrętem obrońcę. Dośrodkowanie Seseniona, nadal w swoim żywiole i mamy 2 do 0. No nie ukrywam, Stefan rozgrywa chyba swój mecz życia, jednak to dośrodkowanie Rabona właśnie Zachy, o właśnie w tym momencie, również zasługuje na pochwałę. No i mamy w tym momencie 2 do 0. No dobra, niech będzie to Zara, to on jednak, jemu bardziej ufam, może w końcu strzeli bramkę Zaratę. Ależ to idealnie uderzył, ale jednak Kevin Trapp świetnie obronił to uderzenie Argentyńczyka. Teraz Mane ucieka mi prawym skrzydłem, to mnie niepokoi, goni go Evans.
Ładnie zachowane krycie, jednak nie. Oddanie do środka i mamy wyrów. Nie, przepraszam, to nie jest wyrównanie, jednak bramka na 2 do 1. No nie ukrywam, trochę chamsko, bo zagrane na pustą bramkę. Jednak każda bramka się liczy, gol jest golem. No i w tym momencie robi się tylko 2 do 1. Ładnie teraz Polo porobił. Ohohoho! Ależ wkręcone ziemię jak śruba wkręta Bolasie. Aj, szkoda, że to się nie zakończyło bramką. Taki rajd przez połowę boiska, no szkoda, naprawdę, chociaż jeszcze Cholebas, może uderzenie, a może Bolasie, nie, to Sesa nie mógł skontrolować hat-tricka, ale zamieszanie, jak w kościoł, jak w jakimś młynku, ale bez rozwiązania. Mane, kurczę, ile on problemów mi tutaj sprawia na tym lewym, przepraszam, prawym skrzydle. Mane wchodzi w pole karne, Mane, to się nie może tak skończyć, brawo teraz, Cameron, albo to był Evans. Nie, to chyba Cameron, który wyjaśnia sytuację i mamy rzut rożny i Mignolet ładnie kasuje przeciwnika. Zaraty w pole karne, dobra wrzutka, Evans. Jeszcze Zaraty, dośrodkowanie i mamy bramkę. Kto strzelcem tej bramki? To chyba Cameron. No i nie. Kto to kurczę strzelił tą bramkę, bo ja sam już nie wiem. Nie, czy to chyba Rondon? Tak jest, to Rondon strzela po ramkę po zamieszaniu. No i ciekawe, czy nasz przeciwnik w tym momencie zdecyduje się na wyjście? Chyba jeszcze nie. Mamy 3 do 1. No i abyśmy taki wynik dowieźli do końca, a może nawet podwyższyli. Wijnaldum jakieś uderzenie z dystansu. Simon Mignolet na posterunku. Dośrodkowanie w pole karne. I co? I to jest bramka. Nie wiem, czemu Simon Mignolet do tego zaczął wychodzić i potem znowu wracać do bramki. No cóż, przez to przestarcimy kolejną bramkę. No i musimy się niepotrzebnie denerwować po bramce właśnie Marquinhosa. Sesenio! No i facet jest w swoim żywiole. Hat-trick i mamy praktycznie już pozamiatane dwie bramki przewagi na 5 minut przed zakończeniem spotkania. No i możemy już świętować awans do ligi numer 7. Teraz Wilfried Zaha, może jeszcze on przyczyni się do piątej bramki. Zaha, dośrodkowanie, taka znowu próba szaleńcza, ale tym razem nie poskutkowało. Co jak co, wygrywamy 4 do 0, przepraszam, 4 do 2. No i Sesonio między innymi za właśnie takie uderzenie zostaje zawodnikiem meczu, no i dostaje oczywiście piłkę na pamiątkę. No i polecam wam oczywiście tego zawodnika. Za chwilę potwierdzenie właśnie tego, że zdobywamy 3 punkty i jesteśmy już w lidze numer 7. Jeszcze, no możemy jeszcze powalczyć o mistrza. No i co? W tym odcinku nic mi nie pozostaje innego, jak po prostu podziękować wam za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się oczywiście spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę. Także ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i pa pa.